Szanowni Państwo, tematem naszego dzisiejszego spotkania jest życie i twórczość Karola Marksa. Nie ukrywam, że jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych myślicieli, filozofów politycznych wszechczasów. A to po pierwsze z tej racji, że wbrew pozorom Marks nie zachowuje w swojej myśli ciągłości, tylko mówi się o młodym lub o starym Marksie. I dlatego też w zależności od skupienia się na myślach młodego czy starego Marksa mamy zupełnie innego myśliciela. Po drugie dlatego, że w przypadku Marksa, szczególnie ostatnio w Polsce, wybuchł dość duży spór, na ile Marks był świadomy i przepowiedział i chciał tego, co wydarzyło się w Związku Radzieckim, leninizmu, stalinizmu i tak dalej. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek od razu z góry zaznaczam, że nie przeczytałem całego Marksa. Zresztą myślę, że mało kto przeczytał całego. Posługuję się dziełami wybranymi Marksa, dwa tomy z tam chyba z 49 jeszcze roku, których wybór tekstów zatwierdził Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej, czy tam jeszcze chyba jeszcze Polskiej Partii Robotniczej. Myślicie rzeczywiście zdecydowanie kontrowersyjny. Ja będę oczywiście próbował naświetlić Państwu dzisiaj moją autorską interpretację, o co Marksowi chodziło, jak postrzegał świat i tak dalej. Myślę, że najważniejszym elementem koniecznym do zrozumienia Marksa jest nie poszukiwanie odpowiedzi, o co Marksowi chodziło w jego pismach, ale przede wszystkim w jego życiorysie. Dlaczego? Dlatego, że Marks stanowi pewien margines społeczny swojej epoki, a mianowicie zalicza się do bardzo nielicznej grupy Żydów, którzy wyszli z getta. My dzisiaj nie rozumiemy, co to znaczy być Żydem, który wyszedł z getta w XIX wieku w Niemczech. Można sobie na ten temat poczytać, na przykład w Korzeniach totalitaryzmu Hannah Arendt, w których ona poświęca obszerne partie tej książki właśnie sytuacji Żyda, który wyszedł z getta i chciał stać się Niemcem. Czy też na przykład we wspomnieniach znakomitych Leo Straussa, które znajdują się jako wstęp do angielskiej wersji książki Krytyka religii Spinozy. Tu zresztą sam tytułowy Spinoza nie ma z tym nic wspólnego ze wstępem. O co chodzi? Mianowicie chodzi o to, że w pierwszej połowie XIX wieku Żyd wychodzący z getta nie jest generalnie akceptowany przez społeczeństwo otaczające go, społeczeństwo niemieckie, jako Niemiec. Dla wszystkich niemieckich współobywateli jest Żydem, który wyszedł z getta. Kimś innym, obcym, nie zawaham się powiedzieć gorszym, ponieważ w Niemczech już w tym czasie zaczynały się szerzyć teorie nacjonalistyczne, szowinistyczne i rasistowskie, wedle których Żydzi, czy szerzej w ogóle rasa semicka, stanowić miała rasę niższą. Z drugiej strony Żyd, który wyszedł z getta, Żyd, który porzucił religię swoich przodków, jest równie wyklęty, jest równie nietolerowany i traktowany jako obcy, jako zdrajca przez innych Żydów, to znaczy tych, którzy getta nie opuścili ani nie pozostawili wiary swoich przodków. Tego typu osoba, bardzo zresztą w tym czasie w Niemczech są to osoby nieliczne, znajdują się na marginesie społecznym i tworzą różnego rodzaju radykalne i rewolucyjne doktryny i ideologie, które mają zmienić świat, w którym przyszło im żyć i w którym czują powszechną nieakceptację swojej osoby. Drugą, przed Marksem jeszcze taką osobą jest na przykład Mojżesz Hess, jakbyśmy powiedzieli po polsku, czyli również Żyd, który wyszedł z getta i który w swoim życiu wahał się pomiędzy rewolucją, w wyniku której starty w proch zostaną wszystkie idee narodu, religii, rasy, wszystkiego tego, co odróżnia go od otaczającego go niemieckiego i żydowskiego otoczenia, a z drugiej strony pomiędzy syjonizmem, bo Hess jest uważany za jednego z ojców syjonizmu, czyli wizji stworzenia państwa narodowego, na przykład w Palestynie, żeby
mówiąc językiem biblijnym, Żydzi byli tak jak inne narody, a więc mieli swoje państwo, mieli swoje władze, a nie tylko i wyłącznie podlegali Jahwe, który kiedyś być może przyjdzie i odtworzy Królestwo Izraela. Mark jest w bardzo podobnym położeniu co Hess, dlatego że jego ojciec w okresie wojen napoleońskich, wykształcony prawnik, przyjął stanowisko w administracji państwowej pruskiej i potem po zakończeniu wojen napoleońskich, kiedy luteranizm ustanowiono religią państwową, stanął przed wyborem powrotu do getta i jakby no zamknięcia tej karty wyjścia z getta lub przyjęcia religii luterańskiej, przyjęcia chrztu w obrządku luterańskim po to, aby zostać dalej, być dalej urzędnikiem państwowym i próbować żyć jako zgermanizowany Żyd, czyli jako obywatel pruski, czyli mówiąc wprost jako Niemiec. Ojciec Marksa zdecydował się ostatecznie na tą drugą możliwość, przyjmuje chrzest i zostaje luteraninem. Marx zresztą, jak twierdzą niektóre źródła, na początku nazywał się Mordechaj. Karol jest to imię, które mu nadano dopiero na chrzcie. Inne źródła tego nie potwierdzają, niektóre źródła o tym fakcie wspominają. Ale bez względu, czy ten fakt miał miejsce, czy nie, jasna jest jedna rzecz. Marx czuje się w świecie wyobcowany. Wyalienowany. Zwracam uwagę na te pojęcia, dlatego że u Marksa będą one pełniły znaczącą rolę w jego całej filozofii ekonomiczno-politycznej. I kiedy Marx pisze o wyobcowaniu, problemie emancypacji, alienacji i tak dalej, to gdzieś bardzo głęboko będzie myślał o sobie. Dlatego, że Marx jest myślicielem, który co prawda zalicza się do wojujących ateistów i uważa się za twórcę ateizmu naukowego, ile w ogóle oczywiście coś takiego istnieje, ale tak naprawdę w rzeczywistości Marx bardzo mocno impregnowany jest przez myśl starotestamentową i myśl żydowską, religijną, co zresztą widać w jego apokaliptycznej wizji rewolucji, która ma zmieść cały świat, a która, trudno nie zauważyć, że podobna jest do apokaliptycznych myśli żydowskiej, która również mówi o końcu świata, nadejściu, prawda, Królestwa Bożego na ziemi, kiedy przyjdzie Mesjasz i tak dalej. Tym Mesjaszem, który ma zniszczyć dotychczasowy świat, świat, w którym sam Marx jako eks-Żyd, nieuznawany i nieakceptowany jako Niemiec, ma osiągnąć wyzwolenie. Innymi słowy, u Marksa i zresztą u innych Żydów, takich właśnie jak Moses Hess, którzy wyszli z getta, pojawia się idea zmiecenia całego starego świata, w którym ludzie dzielili się na Żydów i Niemców, na chrześcijan i na Żydów, na rasę semicką, rasę, nie wiem, indoeuropejską, murzynów, prawda, i tak, żółtych i tak dalej. I chodzi o to, aby stworzyć nowy świat, w którym wszyscy będą tylko i wyłącznie ludźmi. Świat bez religii, a więc i bez podziałów religijnych, bez getta i bez tych, którzy z tego getta wyszli. I świat bez podziałów narodowościowych, to znaczy świat, w którym nikt nikomu nie będzie wskazywał na niego i pokazywał, to jest Żyd. I to jest ta cała wizja rewolucyjna, jak mówię, charakterystyczna dla żydowskiej inteligencji niemieckiej połowy XIX wieku, która wyszła z getta i która w związku z czym z natury rzeczy wiąże się z radykalizmem politycznym, ideologicznym i z ideami rewolucyjnymi, które mają przywrócić świat do góry nogami. To jest zresztą powód, dla którego na samym początku, zanim nie znaleźli sobie proletariatu jako klasy rewolucyjnej, podmiotu historycznego, jak mówi Marx. Z tego powodu idea tej rewolucji miała bardzo niewielkie oddziaływanie społeczne na początku, właśnie dlatego, że była to garść wykorzenionych zarówno z kultury swojej tradycyjnej żydowskiej, jak i nieprzyjętych do kultury niemieckiej intelektualistów.
I teraz tak, aby zrozumieć Marksa, trzeba też rozumieć charakterystyczny aparat pojęciowy tego myśliciela. Mamy tutaj ileś pojęć, które są konieczne, bez których nie możemy zrozumieć, o co chodzi i którymi nie możemy posługiwać się w znaczeniu potocznym. Takie pojęcia to klasa społeczna, państwo, religia, ideologia, fałszywa świadomość, baza, nadbudowa, odczłowieczenie zwane inaczej alienacją, wartość dodatkowa, naród i ojczyzna. Zacznijmy może w takiej sytuacji od zdefiniowania tych pojęć. Klasa społeczna. Klasa społeczna jest to grupa ludzi dzielona według stosunku do środków produkcji. Generalnie klasy społeczne są dwie. To znaczy ci, którzy są właścicielami środków produkcji, czyli właścicielami fabryk, firm, zakładów usługowych i ci, którzy są pracownikami najemnymi, którzy na tych środkach produkcji pracują. Ważna rzecz, do podziału klasowego w kategorią dla Marksa nieistotną jest zamożność. Teoretycznie może w końcu być tak, że na przykład robotnik może zarabiać więcej niż drobny biznesmen. I według Marksa nie zaciera to podziału klasowego, dlatego nie mylmy klas z uwarstwieniem, czyli ze strukturą dochodów. Po drugie, państwo. Państwo według znanej definicji Karola Marksa jest tylko i wyłącznie narzędziem panowania klasowego. Marks bowiem opowiada się za tezą, że każde państwo oparte jest na przemocy. Państwo jest zorganizowaną przemocą tej grupy społecznej, która jest najbogatsza i która w związku z czym sprawuje władzę ekonomiczną, społeczną, polityczną, a więc i militarną. Następnie mamy religię. Religia według Marksa, według jego słynnej definicji, jest to opium dla ludu. Religia nie jest przez Marksa, wbrew temu co nam się powszechnie wydaje, traktowana jednoznacznie jako zjawisko negatywne. Religia jest negatywna w tym sensie, że obiecuje ludziom w zamian za cierpienie na tym świecie szczęście na tamtym, co oznacza, że religia jest oszustwem. I zniszczenie religii jest warunkiem do tego, aby ludzie przestali marzyć o szczęściu tam, a chcieli mieć szczęście tutaj, czyli przeprowadzić rewolucję. I to jest oczywiście aspekt negatywny religii, ale religia ma również wartość pozytywną o znaczeniu kompensacyjnym, to znaczy religia powoduje, że z większym pogodą ducha znosimy nieszczęścia na tym świecie, ponieważ obiecuje nam w zamian za zniesienie tych nieszczęść szczęście w tamtym świecie. Dlatego o religii można powiedzieć, że z punktu widzenia rewolucji jako celu świata jest ona negatywna. Z punktu widzenia codziennego życia jest pozytywna. Co więcej, religia również humanizuje życie społeczne i nie jest przypadkiem, że w manifestie komunistycznym zobaczymy sobie, że Marks uważa, że w czasach średniowiecznych, feudalizmu i pańszczyzny stosunki pomiędzy panem a chłopem były bardziej humanitarne niż pomiędzy burżujem, czyli właścicielem fabryki, a proletariuszem, w czasach, w których siła religii zanikła i wszystko zostało poddane bezwzględnemu, egoistycznemu wyzyskowi. Marks docenia to, że w średniowieczu religia łagodziła stosunki społeczne i powodowała, że chłop żyjący w poddaństwie w rzeczywistości żyło mu się lepiej, dostatniej i bezpieczniej niż wolnemu człowiekowi formalnie, który jest proletariuszem i robotnikiem w XIX-wiecznej fabryce. Następne pojęcie, fałszywa świadomość. Marks jest przekonany, że religia, państwo, filozofia, kultura, są to wszystko formy fałszywej świadomości, czyli są to formy świadomości, która nakazuje nam szanować istniejący porządek społeczny, polityczny i ostatecznie własnościowy, dlatego że przekonuje się nas, że jest to porządek słuszny i sprawiedliwy. Czyli na przykład, jeżeli jestem proletariuszem i widzę, że na przykład okradziono na ulicy kapitalistę, to gonię złodzieja,
zabieram mu portfel i oddaję temuż kapitaliści. Jest to forma fałszywej świadomości, dlatego że w ten sposób uznaję, że ten kapitalista, który mnie wyzyskuje, to jest jego własność i coś, co mu zabrano, należy mu się z powrotem. Oczywiście jest to fałszywa świadomość, ponieważ tak naprawdę jest to wynik zysku, wynik zaboru tego, co wypracowali proletariusze, czyli ludzie ubożsi, a więc własność, uznawanie przez robotnika własności prywatnej za świętą jest po prostu błędem logicznym, niezrozumieniem swojej własnej sytuacji, dlatego że fałszywa świadomość w postaci ideologii, religii, państwa, prawa, władzy, filozofii nakazuje nam bronić własności prywatnej. Prawdziwa świadomość, przeciwnie, jest to świadomość, która mówi nam, że istniejące warunki społeczne, własnościowe i klasowe są niesprawiedliwe i trzeba je zmienić. To jest świadomość fałszywa i tym się różni od świadomości prawdziwa od świadomości fałszywej. Następnie na kategorię baza i nadbudowa. Marx jest materialistą, dlatego uważa, że jedyne co w świecie istnieje to materia. A więc własność i podział własności. I własność i jej podział to jest baza wszelkiego społeczeństwa. Baza po niemiecku basis. I następnie mamy nadbudowę, Überbau po niemiecku, czyli wszystko to, co powoduje, że ludzie uznają istniejącą bazę za sprawiedliwość. Będzie to na przykład, nie wiem, religia, kultura, prawo, państwo, wszystko, co powoduje, że uznajemy istniejący status quo za sprawiedliwe i podporządkowujemy się prawu, które zakazuje go zmieniać. Następnie mamy pojęcia odczłowieczenia, czyli alienacji. To są ważne pojęcia, pojawiające się szczególnie u młodego Marksa, wtedy, kiedy pisze on o tym, że robotnik nie realizuje się w swojej pracy. Robotnik jest wyzyskiwany, sprzedaje swoją pracę i czuje się obco w społeczeństwie, którego wyzyskuje. Ta alienacja, odczłowieczenie jest bardzo istotna, dlatego że tak naprawdę opisuje samego Marksa. To znaczy opisuje Marksa jako człowieka, który wyszedł z getta, jest ex-Żydem, ale dla Żydów już jest zdrajcą, a dla otaczających go Niemców dalej jest Żydem. Dlatego o człowieczeniu, alienacji Marx będzie bardzo dużo pisał, szczególnie w pierwszym etapie swojego życia, tak zwany młody Marx dużo poświęci temu zagadnieniu. I tak naprawdę opisując odczłowieczenie i alienację robotnika w tym świecie, opisuje samego siebie, chociaż Marx, jak wiemy, nigdy nie był żadnym robotnikiem, nigdy nie pracował fizycznie, a jak twierdzi wielu jego biografów, nigdy w swoim życiu nie był w fabryce. Nie znał właściwie żadnych robotników. Nie interesowali go jako tacy, interesowali go jako przedmiot namysłu filozoficznego. Warto zwrócić uwagę na to, że Marx nie tylko nie był w fabryce, nigdy nie dążył do tego, żeby tam pójść. Nie było mu trudno, ponieważ jego najlepszy kolega Engels był synem fabrykanta, więc mógł na przykład pójść do fabryki Engelsa, prawda, i zobaczyć, jak wyglądają robotnicy. Marx wszystkie swoje dzieła pisał w bibliotekach i opisywał sytuację robotników przede wszystkim na podstawie roczników statystycznych. Zresztą powstała podobno jakiś czas temu w Wielkiej Brytanii praca doktorska na ten temat, na temat tego, jak fałszował dane statystyczne i wybierał te, które mu pasowały, wskazując na postępującą pauperyzację robotników. Następne pojęcie marksistowskie, wartość dodatkowa. Wartość dodatkowa jest to, inaczej mówiąc, zysk, czyli ta część zysku, którą zabiera dla siebie pracodawca, burżuj. No i wreszcie ostatnie dwa ważne pojęcia, naród i ojczyzna. Naród i ojczyzna to jest najbardziej znany taki marksistowski okrzyk, proletariusze nie mają ojczyzny. Naród, ojczyzna są to kategorie według Marksa wyrażające świadomość fałszywą, które mają powodować, że ludzie troszczą się zamiast myśleć klasową, myślą w kategoriach alternatywnej wspólnoty, czyli wspólnoty narodowej, której Marx absolutnie nie uznaje. To, jak mówię, nie jest przypadkiem, bo sam nie czuje się członkiem żadnej wspólnoty narodowej. Jest, można powiedzieć, kosmopolitą, czy mówiąc po marksistowsku, internacjonalistą, absolutnie doskonałym. Czy można mówić o tym, że istnieje jeden Marx? Nie, zdecydowanie nie.
Ja oczywiście w tej chwili, mówiąc to, że nie istnieje jeden Marks, tylko istnieje dwóch Marksów, tak zwany młody i stary, popełniam dla wielu marksistów herezję. W Związku Radzieckim za twierdzenie, że jest filozofia starego i młodego Marksa, groziła podobno 10 lat łagru. Tak przynajmniej twierdzi Leszek Kołakowski, któremu akurat w tym przypadku myślę, że należy wierzyć. W każdym razie, o cóż chodzi? Zainteresowania młodego i starego Marksa są bardzo odmienne. Młodego Marksa interesuje przede wszystkim kwestia alienacji, czyli odczłowieczenia. Jak mówię, jest to tak naprawdę kwestia, w której opisuje on samego siebie, tylko że gdyby Marks opisał problem alienacji żydowskich intelektualistów, którzy wyszli z getta, to myślę, że miałby 100 czytelników. To znaczy tylu, ilu było tych intelektualistów, dlatego że ogół społeczeństwa niemieckiego problemy kilkuset czy kilkudziesięciu osób zupełnie nie interesowały. Dlatego Marks musiał sobie znaleźć podmiot zastępczy, na podstawie którego mógł opisać, na czym polega alienacja, czyli wyobcowanie człowieka. I tym podmiotem zastępczym, znacznie bardziej licznym, a więc budzącym zainteresowanie czytelnicze, był w tym czasie robotnik proletariusz. Marks, opisując robotnika i proletariusza, stwierdza, że jest on poddany alienacji. Alienacji, czyli odczłowieczenia. Na czym polega odczłowieczenie? Po pierwsze, polega ono na teorii wyzysku. Jeżeli, dajmy na to, pracuję 12 godzin dziennie przy maszynie i wypracowuję przez te 12 godzin przy maszynie, dajmy na to, 300 zł zysku, to według Marksa całe to 300 zł powinno trafić do mnie. Jeżeli mój pracodawca daje mi z tych 300 wypracowanych złotych 100 zł, dajmy na to 50 zł zapłaci za mnie podatki, ZUS i tak dalej, i sam sobie, jak mówi Marks, używając takiego charakterystycznego pojęcia, przywłaszcza drugie 150 zł, to te 150 zł przywłaszczone przez mojego pracodawcę jest to wartość dodatkowa, zysk, czyli odczłowieczenie moje, moja alienacja od tego, co wyprodukowałem. Oczywiście ktoś zada pytanie, no dobrze, ale to po co pracodawca miałby zakładać firmę, kupować narzędzia, maszyny i tak dalej, żeby potem cały zysk oddać robotnikowi. Marks na tak postawione pytanie ekonomicznego rozumowania i ekonomicznego sensu nam nie odpowiada. Po prostu Marks uważa, że pracodawca nie ma prawa do zysku, ani jako zapłata własna, ani jako koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Innymi słowy, Marks nie rozumie w ogóle tego, że ludzie, kapitaliści pracują dla zysku, odrzuca takie rozumowanie, w ogóle nie zwraca uwagi na koszta przedsiębiorstwa. Każda złotówka wypracowana przez robotnika powinna trafić do jego kieszeni i przedsiębiorstwo ma funkcjonować samo z siebie, nie wiadomo właściwie na jakiej zasadzie. Marksa nie interesuje problem, jego interesuje wyłącznie alienacja samego robotnika, jego odczłowieczenia. Czyli zysk jest to pierwszy element alienacji. Drugi element alienacji jest to mechanizacja produkcji, pojawienie się maszyn. Pamiętajmy, że Marks to pisze w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy dopiero pojawiają się maszyny w Niemczech. W Niemczech maszyny się tak naprawdę pojawiają dopiero w okresie wojen napoleońskich i po nich. I Marks opisuje robotnika i mówi tak. Dajmy na to, robotnik produkuje śrubki. Cóż się dzieje? A mianowicie do maszyny wpływa jakieś tam, prawda, gorące żelazo. On musi w tym momencie nacisnąć guzik w wyniku tego naciśnięcia guzika wypadają te śrubki. On musi potem szarpnąć korbkę, żeby wpadło znów to gorące żelazo. Guzik, żeby zrobić z nich, prawda, te śrubki, one wypadają tak w kółko. Guzik, korbka, guzik, korbka. Nudne zajęcie, prawda? I Marks mówi, ale to nie jest, że jest nudne. To jest ogłupiające zajęcie, które trwa po 12 godzin dziennie, bo tak wtedy robotnicy pracowali, jak nie było żadnych praw socjalnych i kodeksu pracy, przez 6 dni w tygodniu, poza niedzielą. I następnie robili to bez żadnych urlopów przez na przykład 40 lat swojego życia, aż w którym momencie pracodawca stwierdził, że on się nie nadaje, chory, stary, do widzenia, żadnej emerytury, nic.
na utrzymanie dzieci. I Marx mówi w ten sposób. Jak ktoś tak 40 lat, po 12 godzin dziennie, tylko i wyłącznie naciska guzik, korbka, guzik, korbka, no to mówiąc w języku młodzieżowym, lasuje mu się umysł, następuje całkowita alienacja, czyli jego odczłowieczenie i on się staje tylko i wyłącznie dodatkiem do maszyny, który tylko naciska guzik, korbka, guzik, korbka. Można by to zobrazować w ten sposób, żeby pokazać, dlaczego to już nie jest człowiek. Czy żeby obsługiwać taką maszynę, potrzeba mieć dwie ręce? No nie. Guzik, korbka, jedną ręką. Może obcinamy rękę. Czy potrzebne są dwie nogi? No nie, można postawić na fotelu, prawda, czy na krześle. Guzik, korbka, odcinamy nogi. Czy potrzebne są uszy? Nie są potrzebne uszy. Czyli ostatecznie może taki korpusik, prawda, z jedną ręką i głową zostać bez uszu, prawda, i tylko guzik, korbka. Czy realizujemy w ten sposób swoje człowieczeństwo, pyta Marx? I odpowiada, oczywiście, że nie realizujemy, ponieważ jesteśmy całkowicie odczłowieczeni i obcy w świecie. I w ten sposób Marx problem swojego osobistego odczłowieczenia, alienacji, niezrozumienia przez świat przekłada na wielką klasę robotniczą i ma pomysł, że ta klasa robotnicza, ją trzeba będzie namówić do rewolucyjnego zrywu społecznego, w wyniku którego ona zdruzgocze cały świat, w którym jest wyalienowana i odczłowieczona, a przy okazji zrealizuje marzenie kilkunastu czy kilkudziesięciu żydowskich intelektualistów, którzy wyszli z getta i też są odczłowieczeni, ponieważ Niemcy mieszkający dookoła uważają ich za Żydów, a Żydzi mieszkający w getcie uważają ich za najgorszych zdrajców i apostatów. I tak wygląda młody Marx. Młody Marx był przez wiele lat nieznany. Dopiero w drugiej połowie lat 30. w Moskwie wydano rękopisy ekonomiczno-filozoficzne zawierające tą całą teorię odczłowieczenia i alienacji. I wydano je zresztą jako taki, można powiedzieć, religijnie apokryf. Czyli, bo to dlatego, że rękopisy ekonomiczno-filozoficzne miały w swoim rosyjskim tytule dzieło przypisywane Marksowi. Dlaczego tylko przypisywane, a nie Marksa? Z bardzo prostego powodu. Pojawia się pytanie, czy w Związku Radzieckim, wydane w 1937 roku, rękopisy zostały zrealizowane? Czy Związek Radziecki zlikwidował odczłowieczenie? Śrubka, korbka, śrubka, korbka. Wprost przeciwnie. Nie zrealizował. Wszystkie te, prawda, cała wizja industrializacji Związku Radzieckiego, a wcześniej Rosji Radzieckiej, gułagi, no to jest właśnie śrubka, korbka, czyli można powiedzieć, Związek Radziecki zradykalizował system kapitalistyczny z tą różnicą, że Związek Radziecki wprowadził własność państwową w miejsce własności prywatnej, ale sama zasada odczłowieczenia jak najbardziej została. Jak sobie tam zobaczymy jakieś tam, nie wiem, wyścigi, prawda, 500% normy, bardzo popularne w Rosji i tak dalej, no to właśnie jest, kto więcej razy tą śrubka, korbka naciśnie. Dlatego to dzieło było tylko przypisywane w Marksowi. Tak samo rękopisy, co ciekawe, ukazały się w PRL-u w nakładzie zaledwie 1500 sztuk. Nie trafiły do księgarni, były tylko i wyłącznie rozprowadzane pośród wyższej warstwy zarządczej PRL-u, dlatego że uznawano, że no właściwie młody Marks zaprzecza całemu systemowi stworzonemu przez Związek Radziecki w krajach komunistycznych. Komunistów zdecydowanie bardziej interesował stary Marks, a więc Marks głoszący materializm historyczny. Materializm historyczny, czyli przekonanie, że cała historia zdeterminowana jest przez stosunki własnościowe i klasowe, czyli cała historia, która jest nadbudową do bazy ekonomicznej i baza całą tą historię od A do Z determinuje. Dlatego, że jak mówi Feuerbach, od którego Ludwig Feuerbach, od którego Marx wiele korzystał, chociaż wiele go też krytykował, człowiek jest tym, co je. Dlatego też nie istnieje według Marksa coś takiego jak historia przypadkowa.
Wszystko w historii zdeterminowane jest przez warunki materialne, klasowe i podział własności. Oczywiście wszystko to nie bądźmy już w takim skanie, na przykład, że jak, nie wiem, Iksiński zabił Grekowskiego, to musiało mieć charakter klasowy, ale chodzi o wielkie wydarzenia. Reformacja, rewolucja francuska, wojny, które zmieniały obraz kontynentu europejskiego i tak dalej. Czyli te najważniejsze wydarzenia. No drobne to już bez przesady, że każde jest zdeterminowane przez podziały klasowe. Marx oczywiście miał świadomość tego, że ktoś może być na przykład zazdrosny o żonę i może w związku z czym zamordować jej kochanka, prawda? W każdym razie Marx uważa, że siły wytwórcze, własność determinuje cały proces historyczny, ponieważ byt określa świadomość. Ten znany cytat Marksa jest jakby no, definicją materializmu, jego materializmu historycznego, czyli przekonania, że żadne idee, żadne religie, tylko i wyłącznie własność, podział własności, walka o własność napędza dzieje ludzkie. I napędza je za pomocą kolejnych postaci świadomości fałszywej, ideologii, czyli za pomocą tego, że klasa panująca ekonomicznie wytwarza swoją fałszywą świadomość, wtłacza ją w klasy niższe, dzięki czemu ideami panującymi w społeczeństwie są idee klasy panującej, mówi Marx w swoim znanym powiedzeniu. Jak wygląda z tej perspektywy oglądana historia świata? Stary Marx przede wszystkim skupia się na materializmie historycznym, czyli interesuje go wielka wizja historii. I stary Marx uważa, że warunki materialne, podział własności, walka klas definiują zdarzenia historyczne. Na czym to polega? Marx uważa, że na początku dziejów istniała wspólnota pierwotna, w której nie było podziału pracy i nie istniała własność, władza ani prawo. Był to według Marxa okres bardzo fajny i sympatyczny, ale okres, w którym ludzie, mówiąc wprost, byli po prostu głodni. Dlatego chodzili na polowania, na nie wiem, mamuty, bizony, sarny czy na cokolwiek innego, a potem chodzili zbierać grzyby, jagody i tak dalej. I w pewnym momencie, mówi Marx, kiedy dokonano rewolucyjnego spostrzeżenia. Mianowicie ktoś zwrócił uwagę, że kobiety słabiej rzucają oszczepem, dlatego też, kiedy trwa polowanie na jakiegoś tam, powiedzmy, bawoła, no to większość kobiet nie dobiega na tyle blisko i nie potrafi się zbliżyć na tyle blisko, żeby rzucić oszczepem i go trafić. Robią to mężczyźni, ponieważ mogą rzucać z większej odległości. Dlatego ktoś wpadł na rewolucyjny pomysł, że w takiej sytuacji lepiej by było, gdyby mężczyźni poszli polować na zwierzęta, a kobiety zebrały te jagody, grzyby, jabłka i co tam jeszcze. I w tym momencie pojawił się podział pracy. W wyniku podziału pracy pojawiło się nowe zjawisko. Mianowicie szybko mężczyźni zauważyli, że przynoszą mięso, a kobiety przynoszą grzyby i owoce. Czy te produkty są równowartościowe? Nie. Dlatego mężczyźni stwierdzili, a to się nie będziemy dzielić z kobietami. A kobiety dlaczego? No dobrze, podzielimy się, to znaczy my wam damy część naszego mięsa, wy nam część swoich jagód, grzybów i tak dalej, ale ponieważ nasz produkt jest bardzo wartościowy, to wy tam jeszcze coś zrobicie, nie wiem, pozmywacie talerze, upierzecie nam majtki, skarpetki i tak dalej. I w tym momencie kobiety zawyły, oczywiście nie, ale mężczyźni byli silniejsi, w związku z czym narzucili kobietom swój styl i wprowadzili prawo mówiące o tym, że własność jest święta, czyli naszego mięcha nie wolno ruszać. I żeby kobiety nie podkradały w nocy, no to w takiej sytuacji ustanowili strażnika i ustanowili również kary za podkradanie mięsa. Kiedy się to stało, doszło do powstania własności prywatnej w wyniku podziału pracy pierwotnego. Doszło do pojawienia się prawa, pojawienia się strażnika i jakichś tam sankcji za złamanie tego prawa. I w ten sposób powstała własność, państwo, prawo. Do tego powstała również religia w postaci takiej, że pojawił się jakiś czarownik, facet oczywiście, który twierdził, że tak jest słusznie i sprawiedliwie. Rozwinięciem tego systemu, mówi Marx, jest pojawienie się
niewolnictwa, dlatego że prawdopodobnie pierwsi ludzie, jak się z kimś pobili, z inną grupą ludzi, to po prostu wzajemnie się zjadali, ale ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że no to głupie jest, no bo jedzenie jest jednorazowe. Tymczasem można kogoś zakuć w kajdany i pognać do roboty na polu na wiele, wiele lat. W związku z czym pojawiło się niewolnictwo i pojawiła się pierwsza formacja, już taka można powiedzieć stricte polityczna, państwo niewolnicze. Marx twierdzi, że państwo niewolnicze, tak jak na przykład nie wiem, Asyria, Egipt, Mezopotamia, są to państwa, w których jest jeden właściciel i setki tysięcy, czy nawet miliony niewolników. I system ten istnieje, to jest baza, czyli podział własności, i system ten istnieje przede wszystkim oparty na religii, gdzie kapłani mówią, że tak być powinno, oraz na sile zbrojnej właściciela tych wszystkich niewolników. I następnie po systemach niewolniczych, mówi Marx, pojawia się moment, element emancypacyjny w postaci Jezusa Chrystusa. Chrystus przychodzi i mówi, że wszyscy ludzie są równi, wszyscy są braćmi, wszyscy będziemy mieli szczęście tam. Była to myśl początkowo rewolucyjna i dlatego Marx nam powie, że panowie, właściciele niewolników w starożytności, szczególnie w Starym Rzymie, chrześcijan rzucali lwom na pożarcie, żeby ta rewolucyjna idea zniknęła, że ludzie są równi. No ale ponieważ chrześcijaństwo mimo to się rozpowszechniło, ponieważ dawało kompensację za nieszczęścia życiowe i wiarę w to, że jak będę tu nieszczęśliwy, ale posłuszny, to będę szczęśliwy tam. W związku z czym chrześcijaństwo zostało zaadaptowane przez klasy wyższe i przerobione tak, aby stanowić ideologię panowania i zwrócono przede wszystkim uwagę na słowa świętego Pawła, że wszyscy muszą być posłuszni swoim panom, a kto jest nieposłuszny władzy, ten jest nieposłuszny Bogu. I mimo to, mimo adaptacji chrześcijaństwa przez właścicieli, w jakiś sposób musiało ono zhumanizować stosunki społeczne, ponieważ pojawił się feudalizm. Feudalizm tak naprawdę jest bardzo podobny, mówi Marx, do systemu niewolniczego, ale z tą różnicą, że w systemie niewolniczym można sprzedać każdego oddzielnie, w systemie feudalnym sprzedaje się całą wieś. To znaczy nie rozdziela się rodzin, dzieci, małżonków i tak dalej, tylko sprzedaje się wieś, która ma w tym momencie nowego właściciela, nowego pana. Feudalizm jest również istotny dlatego, że pod koniec epoki feudalnej, pod koniec średniowiecza, pojawiają się miasta. W miastach pojawiają się wolni ludzie, kupcy, bankierzy, rzemieślnicy. I mówi Marx, w systemie tym cechą jego charakterystyczną jest to, że istnieją trzy stany społeczne, czyli duchowni, szlachta, arystokracja i tak zwany stan trzeci, który pokrywa wszystkich. A oczywiście pierwocinem, jakby podstawą tego stanu trzeciego są chłopi. Tyle tylko, że wraz z pojawieniem się miast, w miastach zaczyna kwitnąć i pojawiać się bogactwo, zamożność. Pojawiają się kupcy, bankierzy, bogaci ludzie, którzy nie mieszczą się w tradycyjnej hierarchii stanowej, ponieważ formalnie są tylko stanem trzecim. Ale w pewnym momencie ci wszyscy kupcy, bankierzy i pierwsi kapitaliści zaczynają być bogatsi niż szlachta, bogatsi niż rycerstwo i arystokracja. I wtedy, kiedy zdadzą sobie sprawę z tego, że są już bogatsi, rozpoczynają, rzucają myśl o rewolucji. I kiedy rzucą myśl o rewolucji, pojawia się rewolucja francuska, rok 1789, i klasa kapitalistów, klasa mieszczańska sięga po władzę. W tej nowej rzeczywistości kapitalistycznej, w której zresztą żył Marx, mamy nowy środek własności. Już nie ludzie i ziemia, jak w systemie feudalnym i systemie niewolniczym, ale własność kapitalistyczna, przemysłowa i handlowa, czyli własność bardziej zdecydowanie ruchoma. Ale pojawia się nowa sprzeczność, mianowicie pojawiają się nowy, można powiedzieć, nowi niewolnicy epoki industrialnej, a mianowicie są to proletariusze. I proletariusze stanowią nowy element wywrotowy, który chce zniszczyć świat burżuazyjny. I Marx teraz mówi, że w przyszłości, nie mówiąc dokładnie gdzie, jak i kiedy. Marx tutaj na tę kwestię zmieniał zdanie i nie miał jednolitego poglądu. Wybuchnie gdzieś kiedyś rewolucja proletariacka,
która zbuduje socjalizm. Socjalizm opisany w manifeście komunistycznym, który jeden z polskich takich pseudointerpretatorów amatorskich Marksa uważa za zapis komunizmu. Manifest komunistyczny w rzeczywistości stanowi opis przyszłego socjalizmu, czyli sytuacji, kiedy po rewolucji proletariackiej państwo, które do tej pory było narzędziem panowania klasowego burżuazji, zostanie przejęte przez proletariat i proletariat wprowadzi swoją krótkotrwałą dyktaturę, w czasie której zlikwiduje burżuazję, zlikwiduje własność prywatną i wtedy przekształci się ten socjalizm, czyli dyktatura proletariatu, w komunizm. Komunizm nie jest opisany w manifestie komunistycznym wbrew nazwie. Komunizm jest opisany w ideologii niemieckiej i komunizm charakteryzować się miał tym, że zostanie zniesiona własność prywatna, czyli baza. Kiedy nie będzie własności prywatnej, nie będzie również potrzebna nadbudowa, która strzeże własności prywatnej. Dlatego w komunizmie nie będzie religii, bo religia służy temu, żeby mówić, że Bóg chce, żeby byli biedni i bogaci, rządzący i rządzeni. Więc religia będzie zbędna. Nie będzie prawa, bo prawo strzeże własności. No jak nie będzie własności, no to po co komu prawo? Nie będzie państwa, bo państwa zadaniem jest tworzenie prawa i dbanie o jego przestrzeganie, czyli potrzebny jest policjant i strażnik. No jak nie będzie własności, nie będzie prawa, to nie potrzeba również policjanta, strażnika, sędziego ani więzienia. Nie będzie również, mówi Marks, filozofii. Dlaczego? Dlatego, że filozofia jest to, według jego definicji, namysł krytyczny nad rzeczywistością. Namysł krytyczny pojawia się wtedy, kiedy jest źle, a kiedy będzie dobrze, namysł krytyczny będzie zbędny, więc filozofia również zniknie. I jak sobie spojrzymy do tego utopii marksistowskiej, opisanej głównie w ideologii niemieckiej, to opis jest mniej więcej taki. Zniknie własność prywatna, wszystko będzie wspólne. Na przykład rano będę sobie szedł na wykłady na uniwersytet, żeby dla samorealizacji coś sobie posłuchać ciekawego, jak to kiedyś dawniej było na przykład, za kapitalizmu. Potem sobie pójdę na 2 godziny na ryby, potem sobie pójdę na obiad, potem sobie pójdę, wpadnę na 30 minut do fabryki, żeby coś tam poprodukować, na koniec dnia na przykład na dyskotekę i tak dalej. W każdym razie Marks zakłada, że komunizm będzie przyszły, ostateczny, będzie miejscem, gdzie będzie wszystkiego w bród i człowiek będzie się samorealizował. I tutaj teraz oczywiście pojawia się pytanie. No dobrze, skoro świat się rozpoczął od komunizmu pierwotnego i kończy się na komunizmie, no to czy nie zacznie się wszystko znów od nowa? Komunizm ostateczny będzie pierwotnym i znów zacznie się niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, rewolucja i to wszystko. I Marks odpowiada na to pytanie. Nie. Dlatego, że całe te cierpienia ludzkości przez 1000 lat miały według Marksa bardzo ważny cel, który powoduje, że komunizm ostateczny nie stanie się pierwotnym i koło znów się nie przetoczy tak dookoła w ten sposób historii. Mianowicie w kapitalizmie powstała technika i powstały maszyny. Człowiek w komunizmie pierwotnym był głodny. Było mu zimno. Dlatego potrzebował skór, mięsa, grzybów, owoców i tak dalej. Dlatego musiał polować, musiał zbierać. Pojawiła się w związku z czym konkurencja, podział pracy, własność i te wszystkie nieszczęścia, które potem się pojawiły z tym. A teraz tego nie będzie, ponieważ człowiek w komunizmie nie będzie głodny. Dlaczego? Dlatego, że kapitalizm wyprodukował maszyny. Maszyny. I to maszyny będą produkowały. Dlatego wystarczy, że pójdę sobie w ramach samorealizacji, bo to już nie będzie odczłowieczenie, odnajdę samego siebie w tym, że idę sobie rano na uniwersytet, potem idę sobie na ryby dla samorealizacji, zawsze wszystko dla samorealizacji, potem 30 minut do fabryki. Dlaczego? Bo 30 minut w fabryce będę mógł zrobić to, co kiedyś robotnik robił 12 godzin. Dlaczego? Bo są maszyny. Ja nie będę
prawda, naciskał i tutaj, prawda, tak, naciskał i zawleczka, tak jak ten. Ja przyjdę i zaprogramuję maszynę, która wyprodukuje 5000 śrubek przez następne pół godziny. I w związku z czym nie będę musiał pracować od rana do wieczora na swój byt, bo to wszystko zrobi maszyna. Czyli cały sens historii polegał na wytworzeniu przez człowieka maszyny i uwolnienie się w ten sposób od obowiązku pracy. Oczywiście jest to utopia. Utopia wynikła z absolutnego niezrozumienia natury ludzkiej, dlatego że jeśli nawet założymy, że współczesny świat mógłby produkować i maszyny tyle rzeczy, że moglibyśmy pracować, dajmy na to, nie 8, a godzinę dziennie, to Marx zupełnie nie przewidywał tego, że człowiek jest istotą chcącą coraz mieć więcej i lepiej, dlatego będzie bardzo ciężko pracował i będzie chciał mieć, nie wiem, 3 samochody, 2 domy i tak dalej. Dla Marxa było to coś absolutnie nie do zrozumienia. Marx sobie wyobrażał, że wszystko będzie wspólne, więc jak chcę pojechać do fabryki, wsiadam w pierwszy samochód, który napotykam na drodze, bo tam kluczyki będą, wsiądę sobie, pojadę do fabryki, tam go zostawiam z kluczykami i mogę sobie wrócić jakimś innym samochodem znalezionym po drodze, bo wszystko będzie wspólne. Nie będzie w ogóle własności. I wizja ta, no zupełnie bym powiedział utopijna i świadcząca nie o zrozumieniu natury ludzkiej, u Marksa wynikała z niezwykle optymistycznego spojrzenia antropologicznego. Marx wierzył w to, że człowiek nie tyle chce własności, chce więcej. Marx sobie wyobrażał, że robotnik wyzwolony od obowiązku pracy będzie głównie czytał, chodził na wykłady i tak dalej, będzie chciał się kształcić, edukować. Wszyscy będą chcieli być intelektualistami, jak najwięcej wiedzieć. Marx uważał, że egoizm, chęć zagarnięcia bogactw wynika z grzechu pierworodnego, jakim jest świat powstały w biedzie i maszyny zregenerują naturę ludzką i spowodują, że człowiek stanie się kimś innym, odmieni się jego natura. I dlatego też należy jego całą wizję historiograficzną, zakończoną rewolucją i komunizmem, gdzie wszyscy będą mieli wszystkiego w brud, prawie bez pracy, potraktować jako bardzo typową dla XIX wieku utopię industrialną. Na ostatnim wykładzie mówiłem Państwu o socjalistach utopijnych, którzy też wierzyli, że socjalizm spowoduje masowy dobrobyt sam z siebie. Marx się z nich naśmiewał, nabijał i twierdził, że są socjalistami utopijnymi. On zresztą stworzył to pojęcie, ale tak naprawdę sam był socjalistą utopijnym. Był komunistą utopijnym, który uważał, że maszyny wyprodukują wszystko za ludzi, a ludzie w dobrobycie się tak odmienią, że nie będą chcieli mieć więcej. To jest oczywiście absolutna utopia. Pojawia się pytanie, czy Marx planował, wiedział, wyobrażał sobie świat tak, jak powstał potem w Związku Radzieckim marksizm. Należy w to jak najbardziej wątpić. Wątpić dlatego, że Marx po pierwsze był utopistą. Wierzył w to, że maszyny same wyprodukują i wszyscy będziemy szczęśliwi. To go wpisuje w klasyczną utopię industrialną XIX wieku. Marx był również przekonany, że rewolucja komunistyczna wyzwoli samych kapitalistów. Dlaczego? Dlatego, że dostrzegał, że ci kapitaliści od rana do wieczora muszą biegać gdzieś w interesach, a tak to wreszcie będą mieli święty spokój. Wszystko będzie wspólne, więc to również ich. I nie będą jakby tutaj w tych okowach, prawda, w których wolny rynek je ich zakłuł, tylko będą mogli również się samorealizować, jak wszyscy inni ludzie. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, to co Marx napisał na temat dyktatury proletariatu, komunizmu, szczególnie komunizmu, tego jest bardzo mało. Na ogół jego dzieł, szczególnie komunizm jest, no tak zupełnie tylko bym powiedział, naszkicowany ta wizja tego dobrobytu, szczęścia i wspaniała. Zresztą jeden taki mój kolega, profesor filozofii, marksista, ale nie taki marksista w rozumieniu SLD, tylko taki żywy, ostatnia skamielina marksizmu ortodoksyjnego, to w ogóle uważa, że to jest tak głupi opis tego komunizmu, że to jest niemożliwe, żeby Marx napisał i stwierdził, że na pewno Engels dopisał ten fragment, bo Engels był głupszy. Nie wiem, kto dopisał, czy Engels, czy jest to rzeczywiście fragment marksowski. W każdym razie taka wizja się z tego ostatecznie wyłania. Marx nie przewidywał, że może się to skończyć systemem totalitarnym z bardzo prostego powodu. W wieku XIX pojęcie totalitaryzmu nie było znane.
I to, co my sobie określamy jako jakieś tam rządy despotyczne w wieku XIX, jest w ogóle nieprzekładalne na totalitaryzm. Żeby daleko nie szukać, no, w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Foucheta we Francji za Napoleona. Fouché był uważany za najlepiej poinformowanego, miał tylu, prawda, agentów, urzędników i tak dalej. Ministerstwo miało 250 etatów. Czy 250 etatów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest w stanie stworzyć państwo totalitarne? Absolutnie nie. Państwo totalitarne może zaistnieć dopiero po I wojnie światowej, kiedy powstała gospodarka planowa po to, żeby ze społeczeństwa wycisnąć wszystkie soki ludzkie, techniczne, materialne i ekonomiczne na prowadzenie wojny. I na tą gospodarkę planową i państwo zarządzające wszystkim planowo został w Związku Radzieckim narzucony ideologiczny gorset marksizmu. I dopiero z tej mieszanki powstał system totalitarny, który stworzył Włodzimierz Lenin. Marks nie był sobie w stanie wyobrazić państwa kontrolującego wszystko. Dlatego Marks nie pisał o żadnym państwie totalitarnym, tylko pisał o obumieraniu państwa. Marks uważał, że w komunizmie państwa nie będzie i wszystko będzie wspólne. Innymi słowy, patrząc na Marksa kategoriami człowieka XX, XXI wieku, Marks był raczej był raczej anarchistą niż zwolennikiem totalitaryzmu, ponieważ państwa totalitarnego nie był sobie w stanie wyobrazić. Napoleon I, Napoleon III, Bismarck, rząd, nie wiem, carskie w Rosji, to są państwa autorytarne, ale żadne z nich nie ma środków aparatu biurokratycznego do wszechstronnej kontroli społecznej, do kontroli każdej dziedziny życia społecznego, politycznego, kulturowego i tak dalej. Tam się dopiero wtedy zaczynają pojawiać teczki, szufladki i tak dalej, do tego, żeby gromadzić tą wiedzę. Dopiero wiek XX i rozrost metod zarządzania, kierowania i komunikacji umożliwia powstanie społeczeństwa totalitarnego. Aczkolwiek, nie da się tego ukryć, jeżeli by się okazało, a tak się okazało, że utopia marksistowska jest nierealizowalna w praktyce, bo jest tylko utopią industrialną, to w takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy wykorzystując część haseł, część idei i aplikując je do nowoczesnego państwa dwudziestowiecznego, takiego totalitaryzmu nie da się stworzyć. I tutaj Lenin i Stalin we dwóch zgodnie odparli. Ależ oczywiście. Ale to już będzie w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.